Thunderberry z tej strony i witam was w kolejnym, już czwartym odcinku z serii gry Medal of Honor Pacific Assault. Będzie to seria Powrót do przeszłości, tak jak mówiłem już. I tak jak mówiłem poprzednio, z racji tego, iż organizuję taki mały konkursik, jak przejdę tą grę i po zakończeniu wszystkich filmów będzie do wygrania. Czyli na czym polega możliwość wzięcia w tym konkursie? Tak. Trzeba dać lajka na filmach z gry Medal of Honor, tej właśnie. Trzeba dać suba, trzeba brać aktywny udział w dyskusji, w komentarzach, jak to później zostanie zrobione. Czyli tak, wszyscy, którzy tam będą mieli tak spełniać te trzy warunki, po prostu sobie napiszę sobie niki z YouTube'a na kartce, wrzucę do słoika i będzie losowanie. Więc dobra, zaczynamy. Dobra, wybuchnie zaraz. Będzie chyba... Co my tu jeszcze mamy? Rewolwer, dobra. Lecą. Ale to drętwę. Dobra, ale coś się podziało, nie widzę tłumaczenia naszych kolegów. Nie, dobra, weźmiemy sobie Arisakę. Ale padli szybko, nie? Strzałka prowadzi tam, więc idziemy drogą. Ale prowadzi też tam, więc idziemy... O kurwa! Ale takie w sumie prawdziwe efekty wybuchu granatów. Nie żadne płomienie, ognie czy coś w tym stylu. Tylko granaty wybuchają jak prawdziwe, nie? Ups, jeszcze auto. Nie lubię strasznie tej broni, z którą chodzę teraz. I strasznie nie lubię grać w dzień, bo mi odbija się światło. Chyba tutaj. Ej, chodźcie do mnie, kurczę. Co za menda, nie? Skąd on wyskoczył? Że się nie da chodzić powoli. Jaka to nóżka. No kurczę. Spam granatami, nie? I teraz natarcie. Super. I tu było z trzech. Słyszę alarm. Tylko z której strony auto podjedzie? Kurde, ale jest ich, nie? No,
Słyszeliście wybuch, bo ja nie. Dobra, snajper jest. No. Aha. Dobra. Trzeba będzie coś... Aha, dobra. Przynajmniej możemy sterować naszą drużyną. Na realistycznym jest fajnie, ponieważ trzeba się tylko kampić. Jesteśmy z jakimiś PM-ami, tylko właśnie... Ej, co jest? A widzicie, zostaje ich mało? To lecą wszyscy, tam dwóch czy trzech. Bo wiedzą, że nie mają... To się dało wysadzić przecież. Tak, dało się. Nie wiem, czy zajmować się tymi samochodami, ale... Dobra, zlokalizuję japoński skład paliwa. Może zostawmy na później... te ich... te ładunki. Nie wiem, jak mnie słychać, ale... kurczę, tyle się już... umęczyłem z tym dźwiękiem. Tej gry. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że skończę w 100 odcinkach gdzieś około tą grę. Dobra, tu będzie safe, z tego co pamiętam, tak. No. Dobra, więc jest tu trochę tych misji, z tego co tu piszą. Bierz udział w ponad 25 przeznaczonych dla pojedynczego gracza misjach rozgrywanych na lądzie, morzu i po raz pierwszy w powietrzu. Oszałamiająca technologia Havok sprawia, że grafika, postacie i broń z II wojny światowej zyskują nową jakość. Obozek śmierci, kiedy wygląda na to, że wszystko stracone. Ukryj się, wezwij sanitariusza i ufaj, że będzie mógł ci pomóc. To nie gra. Zaciągasz się na ochotnika. Ale się wczytuje, masakra, co jest? Pamiętam, miałem pierwszego kompa i grałem w to jeszcze. Ledwo mi to chodziło. W ogóle pierwszą grę na kompa to był Medal of Honor Raid Assault. A ten Pacific Assault to mi się tak, kurczę, zawsze tu przy samym końcu się zatrzymywał i z 5 minut czekania, czy się wczyta, czy się skraszuje, nie? Dobra, jesteśmy na miejscu, tędy my skoczyli chyba. Idziemy w krzaki. No właśnie, zachowaj ładunki. Tak, tędy. Słyszę jakieś maszyny. Wieża. Chyba pusta. Get down, Chaps.
Szybko, szybko. Dobra, co tu jest? Pad. Nie wiem, czy da się to tak rozwalić. Ktoś jeszcze wali skądś. Tak, i faktycznie te naboje się kończą, właśnie nie pamiętam. 180. Tak, chyba się kończą. No kończą się, bo 3 magazynki zostały. Wieża radiowa, znaczy radio. Ile ich mamy, tych ładunków? 4. No nic, zniszczymy też Zimtonie. Weszliśmy tędy, kurwa, można było obejść ich. Następna wioska. Dobra, wchodzimy z hukiem, nie? Medyk japoński. To się nazywa szybko strzelność, nawet już kiedyś się naboje skończą. Dobra. Mapa. Zadanie wykonane. Ukryty, znajdź dokumenty o ruchach japońskiej floty. Dalej mamy zlokalizować japoński skład paliwa. Dobra, jeden magazynek i uderzenie załatwiło sprawę. A że nie słyszeli tych strzałów? Dobra, bez celowania też się da go ściągnąć. Taki zapłon opóźniony. To takie drętwe wszystko. Dobra, kurczę. Jeszcze jeden. Dobra, uleczyliście się tu, bo tu słyszałem, że któryś kogoś leczył. I taka mała uwaga, naboje karabinowe Arisaki są takie same jak naboje karabinowe Springfielda, czyli jak macie Springfielda i macie Arisakę, mimo że nie jest taki sam kaliber i to w ogóle, to i tak są te same naboje. Więc obczaiłem to wczoraj grając. Oglądałem sobie właśnie odcinek i tak patrzę, co jest, kurde, tyle samo naboi. Dobra, gościu coś tam grabi. Tam jeden patroluje. Nie wiem, wejście z hukiem, nie? Let's go, go.
co jest? Gdzie jest karabin maszynowy? Tam. O kurwa, tu! Dobra, uleczcie go. Masakra, nie? Masakra trafić cokolwiek. No sorry, medyk. Ej, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi z tym karabinem maszynowym. O, skurczybyk. My tu będziemy autem jechać chyba, tak. Ale przydałaby się inna broń. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę, by to nosić jeszcze się dało to. Dobra, nie panikujcie. A co tu jest? Katana, jakieś papierki, lakier do paznokci. No, przesuń się, nie blokuj. Słuchajcie, taka słaba widoczność, bo gram w dzień. I ciężko mi dostrzec. O, amunicja, super. Mamy full, mamy full. Nawet granatów parę mamy. Aha, podmiałem kierownicę po drugiej stronie. Dobra, weszłem. Siadłem. Aby stanąć w pojeździe, naciśnij spację. A żeby kucnąć? Dobra, reloadujemy. No w sumie ja się mam zająć samochodem. Jesteśmy łatwym celem tak naprawdę. Patrzcie, oni nie giną. Jednego ściągłem dopiero. Do CKM w ogóle zasnął chyba. Dostał. Jest, dostał chyba. Dobra, oni tu mieli się rozbić tak czy siak, ale... Oczyść drogę. Ładuj. Takie... No tak, no jestem jeszcze nieprzyzwyczajony do tej myszki. Mimo iż to jest już czwarty odcinek. Ciekawe czy... Działko, lecimy! Szybko! No! No, osłaniajcie mnie! Co, to jest skład paliwa? Oni będą najeżdżać chyba dopiero.
Będzie te budki dało się rozwalać. Dobra, ale chyba mamy co? Jeden zbiornik. Aha, dobra. Dziesięć sekund starczy. Dobra. Co mamy teraz? Cel misji zrobione. Koniec. Tak, to będzie koniec odcinka i zapraszam już wkrótce do następnego. Tym, co wytrwali, dziękuję i do zobaczenia. Cześć.